Bo PiS jest najedzony. Przecież od 7 lat widzimy, co się dzieje, jakie macie rewelacyjne apanaże, jak tak naprawdę, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa. To widzimy każdego dnia. Ale Polacy tego nie widzą, bo przez ostatnie lata zafundowaliście Polakom rekordową drożyznę, gigantyczną inflację i wy przecież nie chcecie żadnej praworządności. PiS chce być bezkarny, bo PiS chce cały czas przecież załatwiać swoje lewe interesy, które widzimy każdego dnia. Chociażby to, co się wydarzyło ostatnimi dniami. Szanowni Państwo, drodzy Państwo, słuchacie tego. Wy nawet byliście w stanie zatrzymać wydobycie w Bogdance po to, żeby pupil Jarosława Kaczyńskiego mógł się oświadczyć. Wyobrażacie sobie? Nie ma węgla. Jest coraz droższy, a wy zatrzymujecie wyrobek, żeby pupil Jarosława Kaczyńskiego mógł się oświadczyć. Pytanie, panie ministrze, czy ściemniacie, czy rzeczywiście te pieniądze z KPO trafią do Polski jeszcze w tym roku? Proszę, panie ministrze, powiedzieć, czy to jest chocholi taniec, czy realnie te pieniądze w końcu trafią tam, gdzie trafić powinny, do Polaków.